here with Jesus. Or at least the man who plays Jesus in The Chosen. You might have noticed that The Chosen and Alpha have been working together. We're here at the set of The Chosen here in Utah, and they've invited us in to see what happens behind the scenes when filming. Why? Well, because when people see the life of Jesus played out in The Chosen, they become, well, curious. Today we shot with 600 Chosen fans. When we first did this, I didn't know if 600 people were going to watch the show. And at Alpha, we love curiosity. When I was going to the very first Alpha, I remember, you know, watching the video, and instantly I felt like, wow, there's more to this than what I've ever thought. I was literally amazed. When I watched The Chosen, my heart was moved, my heart was touched. But I had so many questions, you know. I had to go somewhere to address them, and this place was Alpha. And it goes both ways. When people meet the person of Jesus at Alpha, they become fascinated by his story. To which we say, go watch The Chosen. When The Chosen had come out, I said to the guys, oh, there's this program, it's called Chosen. And honestly, about six or seven of them have watched the whole season. So that's why we're working together, hand in hand. Because whether it's on the big screen, if you're into good stories that are well told, you'll like The Chosen. Or in a small group, we want you to meet Jesus. Everything in my life changed. Like, I immediately knew God was present. I knew God was there. I knew God had brought this upon me for a reason. Whichever place you start, try Alpha, try The Chosen, and see where your curiosity might lead. What difference has Jesus made for you? He's made all the difference in the world. Witamy, jestem Hanna Montrus z Bożej Renowacji. Witam wszystkich zebranych dzisiaj. Mamy ponad 7 tysięcy osób, które się zapisało dzisiaj. Chcielibyśmy, żebyście nam przypomnieli, skąd jesteście, dlaczego tu przyszliście, powiedzcie nam w czacie. Mamy dzisiaj dwie organizacje tutaj z nami, Alfę i Bożą Renowację. Celem Alfy jest ewangelizacja. Boża Renowacja istnieje, aby posługiwać księżom, aby ich łączyć i wyposażać. Ten webinar potrwa godzinę. Jeżeli jesteście z nami na Zoomie, to macie taką możliwość, żeby przez czat podzielić się z nami, skąd jesteście, napisać tam coś do nas. Możecie też wybrać tłumaczenie, jak tylko chcecie, na dole ekranu. Przedstawię tam teraz naszych panelistów. Po pierwsze, pionier Alfy, czyli narzędzia, które jest w całym świecie już popularne. Różnego narzędzia do ewangelizacji. Jest to proboszcz kościoła w Holy Trinity Brompton, Nicky Gamble. Są także autorami komentarzy biblijnych do projektu czytań biblijnych. Pana proboszcza jego Gambla razem z żoną. Witamy także księdza Jamesa Malona, który ufundował, zorganizował posługę Bożej Renowacji. Posługę, która wspiera parafię na drodze do misji i wyposaża księży. Witamy księdza Jamesa. Na końcu witamy także naszego ulubionego gościa. Witamy aktora Jonathana Rumi, znanego ze swojej roli Chosen, a także doktorat Fine Arts, ale przede wszystkim znany jest nam z roli najemca Chosen. Witamy cię, Jonathan. Wielu rzeczy chcemy dzisiaj porozmawiać.
Ale zacznijmy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Panie Jezu, uwielbiamy Cię, błogosławimy Cię. Cieszymy się z tego, że możemy być tutaj z różnych krajów, z różnych stron świata. Cieszymy się, że jednoczy nas miłość do Ciebie. Chcemy Cię wywyższyć dzisiaj. Wierzymy, że to Ty jesteś odpowiedzią. Odpowiedzią na trudności, na problemy, które spotykamy na całym świecie. Więc wywyższamy Cię dzisiaj. Prosimy Cię, przyślij Twojego Ducha Świętego. Przemawiaj do nas w czasie tego czasu. I prosimy o to wszystko w imię Jezusa. Amen. Pewnie jesteśmy wszyscy poddenerwowani, że będziemy dzisiaj rozmawiać na Zoomie z Jezusem. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że to był taki obraz, prawda? Oczywiście żartujemy, ale cieszymy się z tego, jak bardzo popularny jest serial Chosen. Jak wiele osób poznało Pana Jezusa dzięki Twojej pracy, dzięki temu serialowi, temu, że on powstał. Podziel się proszę z nami, który epizod jest Twój ulubiony tego serialu? Który odcinek? Może ksiądz James I? Witajcie. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Cieszę się, że mamy tutaj osoby z różnych denominacji chrześcijańskich, nie tylko katolików. I jeżeli chodzi o mój ulubiony odcinek, to ostatni odcinek sezonu pierwszego. O kobiecie spotkanej przy studni. Uwielbiam ten, w jaki sposób nakręcona została ta scena. Ty z tą słomką w ustach i obrzeża Galilei, gdzie jesteś. Ale też odcinek czwarty bardzo na mnie wpłynął i z kolei przeżyłem go bardzo duchowo. I myślałem sobie wtedy, że nie wierzę, że zdobyliście się na to, żeby pokazać to w taki sposób. Te sceny w tym odcinku były niesamowite. Rzeczywiście w Biblii spotykamy wiele szalonych opowieści. Bardzo dramatycznych. I dowiadujemy się tego, jak wielka jest miłość Boża do człowieka. Jest to też oczywiście wyzwanie, nakręcenie takich scen. I też oczywiście wyzwaniem jest połączenie tego w wspólną historię. A jaki jest twój ulubiony odcinek? Dla mnie ta odpowiedź musi być trochę inna. Dlatego, że jestem jedną z postaci. Myślę, że będzie to ostatni odcinek sezonu piątego. Ostatnie odcinki. Sezon piąty się kończy. Wszystko dzieje się w czasie świętego tygodnia poprzedzającego Paschę. A potem ostatnia wieczerza. Powiem wam, że doświadczenie tego tych wydarzeń z perspektywy Pana Jezusa. To było dla mnie bardzo podniosłe doświadczenie. Wchodząc w kontekst historyczny, kulturowy tej sceny, byłem bardzo tym przejęty, bardzo mną to poruszyło, jak tego doświadczyłem. A wy, Niki i Pepa, gamblowie, jeżeli chodzi o was. Dla nas to będzie sezon czwarty, odcinek czwarty tego sezonu. Oglądaliśmy ostatnio sezon czwarty właśnie. Było tam takie wspaniały moment. Kiedy jesteś z Matiem, z Mateuszem, ewangelistą.
buduje się między wami relacja, rozmawiacie jak ludzie ze sobą. I potem go przytulasz na końcu tej sceny. I bo kiedy się pogodził z Piotrem, to przytulenie, zakończenie tej sceny było dla mnie bardzo poruszające. No to bardzo ciekawe, w jaki sposób pokazujecie to, jaki mógł być Piotr. Jak dodajecie humor i żarty do tych scen, żeby wyglądało to bardzo naturalnie, po ludzku. To musi być ogromne wyzwanie, ale przynosi nam tyle radości. Wydaje mi się, że to musi być coś prawie niemożliwego do zrobienia. Bardzo się cieszymy z tego, że dokonaliście tego zadania, przeniesienia tych postaci na ekran. Bardzo dziękuję. To dla nas ważne. Dlatego, że widzimy, że ten serial ma wpływ na całą kulturę chrześcijańską na świecie, na społeczeństwo. Widzimy, że różni celebryci przyznają się do swojej wiary. Widzimy, jak kościoły zaczynają odważniej się nim dzielić. Wszyscy jesteśmy przekonani na pewno, że ważne jest to, żeby skupić się na osobie Jezusa w tym wszystkim. Zastanawiam się, księży Jamesie, czy mógłbyś nam coś opowiedzieć na ten temat? O osobie Jezusa Chrystusa i dlaczego warto się na niej skupić wszystkim? Cieszę się, że powiedziałaś o tym, że jest ten efekt przyciągania. Na przykład widzimy to w Ewangelii Świętego Jana w 12 rozdziale. Ale w tamtym miejscu Pan Jezus mówi, że kiedy ja zostanę wywyższony, ja przyciągnę wszystkich do siebie. To w oryginalnej Grece można przetłumaczyć jako takie bycie atrakcyjnym, przyciąganie kogoś w taki fizyczny sposób. I myślę, że to coś, co mogę odnieść do siebie. Zobaczcie, za mną jest teraz to są takie panele słoneczne. Proszę, takie panele szklane i widzicie, one przyciągają wzrok. Ja akurat ich nie lubię, ale ludzi wzrok często przyciągają. I myślę, że dla wielu z nas często mamy takie rozproszenia. Przyciągają nasz wzrok rzeczy, które niekoniecznie są najistotniejsze. Dlatego cieszę się, że ludzie są zainteresowani serialem, dlatego że przyciąga ich właśnie sam Jezus Chrystus, jego postać. A to jest najważniejsze. Powinniśmy skupiać się na nim i cieszę się, że on może nas przyciągać. Nie coś niepotrzebnego. Bardzo się z tego cieszę, to bardzo dobre. Dlatego, że jesteśmy posłani, aby przygotowywać glebę. Glebę dla Pana Jezusa. Chodzi mi o preewangelizację. Chcę się z wami podzielić z moich ulubionych cytatów papieża Benedykta. Powiedział na początku jednego ze swoich listów: bycie chrześcijaninem to nie rezultat wyboru etycznego czy idei, ale skoncentrowanie się na osobie, na wydarzeniu. Na Jezusie Chrystusie. Widzicie, możemy rozmawiać o filozofii, technologii, o aspektach kulturowych, ale myślę, że to, co ma wypełnić nasze kościoły i napełnić, przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. Musimy być Mu wierni. Robić wszystko, co tylko możemy, aby go wywyższyć ponad wszystkie inne rzeczy, żeby on był widoczny dla wszystkich naszych kościoła. Dlatego, że to on ma przyciągnąć i mówi, ja przyciągnę do siebie innych. Chciałbyś się też podzielić czymś na ten temat, Niki? Wiecie, ja byłem ateistą. Od kiedy miałem 18 lat.
spotkałem Pana Jezusa. Przeczytałem Nowy Testament i go poznałem. I to zupełnie zmieniło całe moje życie. Ostatnie 50 lat spędziłem zupełnie inaczej. Ewangelizując między innymi, może nie tak dobrze, jakbym chciał, ale kiedy spojrzymy na świat, widzimy wiele niesprawiedliwości. Ale największa z nich jest taka, że nigdy ktoś może nie usłyszeć o Jezusie przez całe twoje życie, o Jego miłości. A to jest nasze największe zadanie przecież, prowadzić innych, aby mogli spotkać Jezusa. To jest przemieniające życie. Panie Jezusie, żebyśmy przeżyli życie w pełni. I my też powinniśmy tego chcieć dla każdego w całym świecie. Nie ma nic, co może przynosić większą radość. To On jest naszą radością. Dlatego naszą największą radością także jest to, że możemy przyprowadzać ludzi do Jezusa. Pan Jezus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i jutro. No, Panie, mówimy dzisiaj o tym, jak reprezentować Jezusa. I jednym z aspektów, który chcieliśmy poruszyć, jest właśnie Twoja rola jako aktora, który gra rolę Jezusa w serialu. Wiesz, niektórzy, kiedy myślą o Panu Jezusie, mają dzisiaj tę twarz przed oczami. To trzeba sobie wyobrazić, jakie to uczucie. Staram się o tym nie myśleć. Staram się myśleć o tym, że przede wszystkim najważniejsze jest znaczenie tego dla ludzi. Pan Jezus jest łaskawy. Wiecie, na przykład księża, którzy na przykład księża mają taki dar, że po spowiedzi potrafią patrzeć na kogoś, kogo spowiadali, w inny sposób, nie przypominając sobie tego, co przyszli z nim w konfesjonale. Ja też staram się tak w jakiś sposób nie patrzeć na to. Staram się, być może nie odczuwam czasami pełnej wagi tego, jaka jest moja rola w tym wszystkim. Ale myślę, że gdybym był bardzo zafiksowany na tym, że gram Pana Jezusa i myślał o tym cały czas i starał się ten pryzmat patrzeć na ludzi, to byłaby to dla mnie duża pułapka i niebezpieczeństwo, więc staram się myśleć w pokorny sposób o tym. Ale chcę powiedzieć, że mój główny cel w tym, że gram Pana Jezusa, jest taki, aby być tak bliskim tej esencji, tego, kim On był, kim On jest, jako element mojej drogi. I w ten sposób staram się uchwycić przez ten serial telewizyjny jak najwięcej prawdziwego Pana Jezusa i dać świadectwo ludziom, jak On był. Staram się zrozumieć Jego serce, Jego myśli i dojść na tyle blisko Niego, żeby ludzie mogli to odnaleźć. Zastanawiam się nad tym, jaka jest głębia Jego miłosierdzia, Jego współczucia. Jak to mogło wyglądać, gdy chodził tutaj na ciele. Dlatego, kiedy reprezentuję Pana Jezusa, grając Jego rolę w serialu, moim celem jest to, by mieć jak największy wpływ na ludzi, ale taki wpływ, aby oni mogli zapytać sami siebie, w jaki sposób ja postrzegam Jezusa, kim jest dla mnie Pan Jezus. Staram się tak o tym myśleć. Nie chodzi o to, że gram Pana Jezusa, żeby być Jezusem dla innych, ale po to, aby oni mogli Pana Jezusa poznać i zainteresować się, aby nasze dzieci, nasi znajomi,
nasi koledzy, koleżanki pracy, aby oni mogli się zainteresować Panem. Jeżeli ten serial pomoże ludziom zrozumieć trochę więcej z życia, z człowieczeństwa Pana Jezusa, to być może będzie to miało wpływ na ich relację z Jezusem osobistą. Wiecie, mieliśmy wielu ateistów, którzy pisali do nas listy. Mówili, nigdy nie wierzyliśmy, ale kiedy oglądaliśmy serial, to odkryliśmy, że Pan Jezus nie był taki, jak myśleliśmy, jak nam o tym mówili. I rozpoczęliśmy naszą własną podróż z Jezusem. To jest dla mnie największy dar. To jest to, dlaczego robię to, jaką moją pracę, dlaczego ją kocham. Dostrzegacie to, jaki jest kulturowy moment, w którym teraz jesteśmy? Ja tak, na pewno. Dostrzegam to, że otworzyły się pewne bramy, od kiedy nasz serial stał się popularny. Bramy, które dały możliwość opowiadania innym religijnych historii. Takich, które mają wpływ na całe społeczeństwo, które mogą stać się popularne na wielką skalę. Wiecie, często chrześcijańskie materiały kojarzyły się z tym, że są takie niezbyt poważne, niezbyt dobrze zrobione. Lub często po prostu były takie bardzo gruboskórne i potępiały po prostu wszystkich słuchaczy od razu. Wydawało się nam czasem, kiedy oglądaliśmy jakieś materiały o Panu Jezusie, że to taki brutal, który każdego chce na posłać do piekła i tylko na tym mu zależy. Dlatego cieszę się, że możemy mieć pewne źródło, które ma dobrą jakość, które przełamuje te schematy i które może pokazywać tą stronę Pana Jezusa, która jest bardziej zachęcająca dla ludzi na zewnątrz. Żeby przyciągnąć nowe osoby, te odrzucone, te zniechęcone. Myślę, że to nowa fala, to co się teraz dzieje. I że te materiały religijne są teraz, stały się czymś, no, co można częściej znaleźć i co jest lepiej przyswajane przez ludzi na całym świecie. Ja bym jeszcze dopytać coś w tym samym temacie. Niki i Pepa. Kiedy zmierzycie się z waszymi planami ewangelizacyjnymi na najbliższe 10 lat, to podzielcie się, co myślicie. Pewnie większość z was wie, słuchaczy. W kwietniu 2033 roku jest bardzo ważny moment w historii ludzkości, bo to 2000 rocznica. 2000 rocznica śmierci krzyżowej Chrystusa. Mamy kilkadziesiąt organizacji katolickich na całym świecie, które w związku z tym współpracują, aby Biblia mogła być znana w każdym języku do tego czasu, aby jak najwięcej osób mogło być zewangelizowanych do tego czasu, aby Ewangelia była głoszona w każdym mieście, w każdym państwie, aby każdy człowiek na całej ziemi miał rzeczywiście możliwość usłyszeć o Jezusie do tego czasu. Usłyszeć o jego zmartwychwstaniu, zanim będzie nastąpiła ta 2000 rocznica. Myślę, że bardzo ekscytujący czas, w którym jesteśmy teraz. Te ostatnie 2000 lat były naprawdę bardzo różne. Między innymi technologia, postępy technologiczne umożliwiły nam nowe możliwości. Sprawiły, że Ewangelia może teraz dotrzeć na cały świat. To taki wynalazek jak na przykład wynalezienie prasy drukarskiej. Coś, co zupełnie daje zupełnie może nowe możliwości. A dzisiaj patrzymy na narodziny sztucznej inteligencji tak samo. To coś jak nowy przełom.
Za każdym razem to może być źródło dobra i zła, oczywiście, jak każdy taki wielki wynalazek, ale my chcemy go użyć, wykorzystać go do dobrych celów. Tak samo jak prasa została na przykład, drukarka została wykorzystana także do dobrych celów, aby Biblia mogła być bardziej przystępna. Taka jest nasza wizja, wykorzystać dzisiejsze czasy i ewangelizować. Księże Jamesie, Boża Renowacja ma taki cel, aby 33 tysiące parafii było zaangażowanych w odnowę przed rokiem 2033. Odnowę parafialną. Czy możesz coś powiedzieć o tym programie, o tym celu? Często o tym myślę, ale tak się zaplątałem w tą rozmowę, jestem taki zaangażowany w nią, że trochę zgubiłem myśli. Ale myślę, że chciałem powiedzieć o tej atrakcyjności Pana Jezusa. Wiecie, spośród wszystkich przedstawień Pana Jezusa, które mieliśmy w różnych mediach, jeśli chodzi o Chosen, myślę, że unikalne jest to, jak przedstawieni apostołowie, jak zwykli ludzie, grzeszni, problemami. I widać, w jaki sposób Pan Jezus w swoim człowieczeństwie przychodzi do nich i jedna i leczy ich rany. I to jest unikalny aspekt. Jeżeli widzieliście kiedyś film Ben Hur, to widać tam tylko stopę Jezusa i tył jego głowy. Dlatego, że w tym filmie zdecydowano, że nie będą pokazywać Pana Jezusa. Dlatego, że święty Paweł mówił tylko o Panie niewidzialnego Boga. I myślę, że to, że Chosen obrało też swoją ścieżkę, w której chcę pokazać pewien aspekt Jezusa, nowy zupełnie, nowy. To jest też coś bardzo cennego. Cieszymy się z tego, zwłaszcza dlatego, że widzimy, że nasze kościoły, bardzo często nasze parafie są nastawione na siebie, same na siebie wewnętrznie. Parafie żyją dla siebie bardzo często. Myślą tylko o sobie, tylko o parafianach, którzy już tam są. I ignorujemy tę misję, którą Pan Jezus dał wszystkim parafiom na całym świecie, a więc ewangelizację. Gdyby udało nam się aktywować te parafie, które są skupione na sobie, aby były skupione na zewnątrz, aby zmieniły się, tak jak mówimy, z zachowawczości na postawę misyjną. Gdyby nam się to udało, to stalibyśmy się tym, kim powinniśmy być. Chodzi o to, że taka jest nasza prawdziwa tożsamość. Powinniśmy być jako Kościół skupieni na zewnątrz. No więc oczywiście jesteśmy jako Kościół skupieni na karmieniu owiec, ale musimy też mieć drugi cel przytoczony, ten ważniejszy, łowienie ryb. Bo nie możemy tylko liczyć tych owiec, które skaczą w naszej parafii, ale musimy mieć ryby na zewnątrz, musimy mieć kogo karmić. Myślę, że nasz Kościół jest pochłonięty teraz tym karmieniem owiec, tym zadaniem, które jest drugorzędne naprawdę. Wyobraźcie sobie, mnie bardzo pasjonuje, wyobraźcie sobie, że cały Kościół, każda parafia ma to pragnienie, by być takim kościołem rybaków, kościołem otwartym. I myślę, że to czyni to możliwym. To, że Pan Jezus jest pierwszy, jest wywyższony w naszej parafii. Wiecie, Pan Jezus mówi, że nazywam Was przyjaciółmi, nie sługami. I widzicie to też w serialu The Chosen, przyjaźnie Pana Jezusa z apostołami. Oczywiście, że są też w tym serialu The Chosen pewne domyślenia i uzupełnienie brakujących dialogów, których nie ma w Piśmie Świętym, żeby stworzyć spójną narrację. I to też jest w porządku, ale dla mnie ważny jest ten owoc, który The Chosen daje, ten kulturotwórczy aspekt. Dlatego, że wiecie,
Mamy takie pragnienie, żeby być anonimowymi katolikami czasami. Ale tak nie powinno być. Powinniśmy mieć właśnie taką postawę jak Jezus, The Chosen. Powinniśmy kształtować, tworzyć relacje wewnątrz naszych parafii, między sobą. Gdyby nasze parafie miały taką perspektywę, gdyby nasi parafianie umieli ze sobą tworzyć takie głębokie duchowe przyjaźnie, a potem brać na siebie tą misję, którą Pan Jezus powierzył i głosić Jego słowo dalej, ewangelizować, aby zmieniło wszystko, całe oblicze Kościoła. Boża renowacja, nasza posługa, to jest właśnie to miejsce, gdzie staram się nad tym pracować, pracując z setkami księży, liderów na całym świecie. Chcemy się razem uczyć, jak Kościół może przychodzić do transformacji, jak to w praktyce zrobić. Pomagać sobie nawzajem. Wierzymy w to, że ta przemiana nie odbędzie się w pojedynkę, że nadal ta sama, ale razem z Duchem Świętym, współpracując ze sobą, stawiając właśnie na te ważne fundamenty, jak które mamy, czyli ewangelizacja była w praktyce najważniejsza, wspomniana moc Ducha Świętego i jako trzecia przywództwo. Wierzymy w to, że potrzebne jest też przywództwo, aby zmiany mogły się zajść, o których mówimy teraz. To są te nasze trzy klucze. Trzy klucze naszej misji jako posługi. Boża renowacja to jest coś właśnie, co mówimy, dlatego że chcemy zmienić świat ostateczny. Jesteśmy bardzo zainspirowani tym, co robisz, księży Jamesie, twoją posługą, a także tym, w jaki sposób, jaki wpływ ma The Chosen na nasz Kościół. Cieszę się z tej wizji, które macie, z tej perspektywy, także z waszej nitki, z wizji ewangelizacji na maksa do 2033 roku. Widzieliśmy już, jak Alfa zmienia parafie katolickie, w jaki sposób działa na życie konkretnych ludzi. Czy możesz nam coś powiedzieć, Niki, o sile jedności, która o tym, jak łączymy też różne denominacje ze sobą w niedzielę? Tak, Pan Jezus modli się przecież o jedność w Ewangelii Jana 17. Przede wszystkim modli się tam właśnie o jedność między nami. Kiedy Jezus modli się o jedność Kościoła, to modli się, aby to zrobili, aby się zjednoczyli, aby świat mógł wierzyć. I to jest prawda. Ja na przykład mam takiego przyjaciela, który kiedyś mi powiedział, niewierzącego przyjaciela. Nie wiedział, z jakiej denominacji jestem, ale powiedział mi wtedy: katoliku, wy katolicy wyglądacie dla mnie dokładnie tak samo, jak inni chrześcijanie. Robicie coś z chlebem i winem, robicie coś z Biblią. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale to nie ma nic wspólnego z moim życiem, te rzeczy, które robicie. A wy jeszcze walczycie ze sobą nawzajem, pomimo że wszyscy robicie te same rzeczy. Więc ja nie jestem zainteresowany tą walką, nic nie chcę dołączać. I myślę, że wiele ludzi czuje się tak samo. Kościół jest mało interesujący dla osób, które nie chcą konfliktu. Dlatego to, co Pan Jezus mówił, to było prawdziwe. On mówił, żebyśmy byli jedno, żeby świat mógł uwierzyć, żebyśmy byli świadectwem dla świata. Dlatego jedną z moich misji w życiu jest też to, aby pokazywać, aby walczyć o jedność w Kościele. Dlatego, że widzimy, kiedy Boży ludzie razem się jednoczą i walczą o jedność. Widzimy, że Bóg to błogosławi. Kochamy Kościół katolicki. Ja kocham Kościół katolicki. Kardynał Raniero Cantalamessa, który jest kaznodzieją Domu Papieskiego, powiedział kiedyś, że to, co nas łączy, chrześcijan w różnych denominacji, jest nieskończenie większe niż nasze podziały.
Dlatego ja też bardzo lubię organizować wydarzenia, w których 50% osób jest z Kościoła katolickiego, który nie jest moim kościołem, ale uwielbiam te wydarzenia. I cieszę się też z tego, że katolicy mogą się wtedy spotkać z innymi kościołami, budować relacje. Dlatego, że możemy wtedy razem się skupić na wypełnieniu w praktyce tego, co Pan Jezus powiedział. Cieszę się z tego, że to ksiądz James powiedział o temacie ewangelizacji. Użyliście z ewangelizacji wasz pierwszy klucz, waszą pierwszą misję. I właśnie to chcę powiedzieć, że ewangelizacja bez naszej jedności jest bardzo trudna. On nie podziała. Ale nie podziała też bez mocy Ducha Świętego, o której wspomniałeś. Dlatego, że Pan Jezus mówi, że będziemy świadkami, kiedy otrzymamy Ducha Świętego. Więc musimy go otrzymać, musimy wzywać Ducha Świętego, żeby móc świadczyć o Jezusie. Dlatego cieszy mnie ta jedność, którą przeżywamy też tutaj, na tym webinarze, to, że możemy być tu razem. Możemy się cieszyć z tego, co dzieje się w Kościele katolickim, ale też jednoczyć się z innymi denominacjami. Pojechaliśmy razem na konferencję Bożej Renowacji ostatnio. A teraz oglądamy The Chosen jako coś, co robimy razem po Alfie, z osobami, które przechodzą w Alfie. Także są połączenia pomiędzy nami na całym świecie. Razem pracujemy, współpracujemy razem, Duch Święty nas do tego wzywa. Żeby nasza praca była wspólna. Dlatego, że Bóg planuje nowe rzeczy dla nas. On chce nas jednoczyć. On chce, żebyśmy się skupili na Jezusie, wokół Jezusa. Tak, żeby jego Ewangelia mogła być głoszona całemu światu. Amen. Dziękuję, Niki. A ty, Jonathan, co myślisz? Jest dobrą okazją do jedności pomiędzy chrześcijanami. Myślę, że pierwsze, co musi się stać dla jedności, to, że wszyscy musimy położyć nasze ego, naszą dumę na ołtarzu, poświęcić je. Dlatego, że bez tego nie będziemy w stanie się wysłuchać. Wszyscy będziemy skupieni na tym, żeby się przede wszystkim bronić przed sobą nawzajem. Będziemy widzieć w sobie te najgorsze cechy, najgorsze osoby. Dlatego dużo ostatnio myślę o tym, te umiejętności oddania swojej dumy i swojego ego. I myślę, że powinniśmy z tym walczyć jeszcze bardziej niż z innymi grzechami, dlatego że wszyscy mamy swoją dumę. Myślimy, że to jest zupełnie usprawiedliwione, nasze zachowanie względem siebie nawzajem, dlatego że mamy ją. Cieszę się z tego, że są takie osoby, które walczą o jedność między nami, takie jak ksiądz James albo pastor Nicky. Myślę, że jeżeli możemy to robić, walczyć o to z takim pokornym sercem, spotkać w ten sposób zjednoczeni osoby, które nigdy nie słyszały o Jezusie, i się w ten sposób pokazać, jeżeli możemy istnieć w świecie w taki sposób, to ludzie poczują naszą otwartość na nich przez otwartość na siebie nawzajem. Czują, że chcemy z nimi rozmawiać, że chcemy siebie wysłuchiwać nawzajem, wysłuchać ich, że jesteśmy nastawieni na zewnątrz właśnie, że wzorujemy się na Panu Jezusie. Więc wydaje mi się, że to powinna być bardzo ważna część naszej rozmowy. Powinna to być nasza postawa, kiedy wzywamy innych do jedności i kiedy sami o nią walczymy. Bardzo dziękuję za to.
te wnioski masz, bardzo mi się podobają. Dziękuję też księdzu Jamesowi i nikiemu za to podzielenie się tym, że ewangelizacja była pierwsza w nas wszystkich i za te wnioski, które mieliśmy wspólne o jedności. Czy chcecie coś jeszcze dodać? Wiecie, kiedy Jezus jest zniszczony, myślimy sobie, tak, to jest właśnie to. Chcę wrócić jeszcze do serialu Chosen i to, jak przedstawia on Pana Jezusa. Chcę powiedzieć o apostołach, że tych 12 wiecie, to jest ta, to, co zauważamy w Ewangelii Świętego Łukasza, że Pan Jezus nie podróżował tylko z 12, ale też miał u siebie kobiety i inne osoby, które za nim podróżowały, innych przyjaciół. I kiedy oglądam ten serial, myślę sobie, rzeczywiście, tak pewnie to by wyglądało, właśnie tak, że Pan Jezus był przyjaźnili. I często sobie myślę, wiecie, nasze Ewangelie w Piśmie Świętym są pełne też ukrytych żartów. Czasami, kiedy czytam pewne wydarzenia, to myślę sobie, że pewnie niektóre osoby, które uczestniczyły w tym, co się działo, że drgały im usta, żeby tylko się nie roześmiać. Kiedyś myślałem, że jedność też polega na tym, że po prostu się idzie na mszę o jedności, nie pierwa. No tyle powinniśmy robić w kwestii jedności. Ale ta formalność to nie jest to, o co chodzi. Porównajcie sobie te formalności, jak oficjalna modlitwa o siebie z tym takim prawdziwym spotkaniem, wspólną modlitwą razem z tą drugą stroną. Powinniśmy się jej poznawać, znać siebie nawzajem. To byłoby milion razy piękniejsze niż te różne oficjalne rzeczy, które sami robimy w Kościele. Myślę, że tak dalej jest, że jedność w Kościele jest zależna od przyjaźni pomiędzy nami. Ja czuję się pobłogosławiona, że możemy podróżować razem z nikim na całym świecie. I kiedy spotykamy innych chrześcijan z innych kościołów niż nasz, zauważamy, że oni kochają tego samego Pana Jezusa, co my, tacy sami jak my. Że szanują nas, akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. U nas akurat w naszym kościele mamy wiele osób, które pochodzą z różnych środowisk, z różnych kultur. I kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz zupełnie, myślę sobie, jak to wspaniałe, że taka osoba wykazuje się taką pokorą, żeby przyjść do nas i dowiedzieć się od nas o Alfie. Myślę sobie, że przecież ta osoba mogła pójść w inne miejsca, a przyszła właśnie do nas. I zawsze sobie to przypominam, że każda osoba jest darem. Przypomnę mi się to, co powiedział przed chwilą ksiądz James o przyjaźni. O tym, że spotykamy przyjaciół, z którymi nigdy nie wierzylibyśmy, żebyśmy się zaprzyjaźnili. Ale tak właśnie działa Pan Jezus. Buduje mosty pomiędzy nami. Wiem, że wielu z nas pewnie zastanawia się, jak przenieść to do naszych kościołów, naszej parafii. W jaki sposób zrealizować te odważne tezy, które tutaj rozmawiamy. W jaki sposób zorganizować Alfę, przyprowadzić ludzi do Jezusa. Jakie świadectwa znacie? I co możesz nam powiedzieć o tych możliwościach? Jak można używać Alfy i The Chosen? Byliśmy właśnie na Florydzie, w takiej starszej wiosce,
gdzie byli sami cudowni ludzie. I nawet w takim domu z starszymi osobami szukaliśmy ludzi, którzy robili alfę dla takich starszych pań. Wiecie, to był myśl, pomyślałem sobie, że to świetny pomysł organizować alfę nawet w domu starców, gdzie ludzie mają dużo czasu. Współpracujemy też księdzem Piotrem, który pracuje w Chicago. I organizuje tam kursy alfa. I zapytałem, co robicie po alfie? On powiedział, no cóż, oglądamy razem Chosen. Robimy to już od 2 lat. I uważamy, że to świetna kontynuacja po alfie. Oglądać razem z Chosen i rozmawiać o tych odcinkach. I powiem, że ksiądz Piotr jest niesamowity. To, co zrobił z Alfą w swoim kościele w Chicago. I oczywiście. I myślę, że to jest prawda, że to wspaniały wybór. Koncentrować się na Jezusie po Alfie i rozmawiać głównie o nim. I serial Chosen tym pomaga, a my cieszymy się, że wychodzą kolejne sezony i że ta formacja może się kontynuować. Ja też bardzo się z tego cieszę. Jamesie, a czy wy zaczęliście już oglądać The Chosen u was w parafii? Bez presji oczywiście, bez presji. Ale wiesz, jaka jest dobra odpowiedź na to pytanie. Ja chcę tylko powiedzieć, że tak, prowadzimy alfę. Bo mamy taką zasadę, żeby się skupić na jednym narzędziu i dobrze je przeprowadzić. I musimy też troszczyć się o ludzi, którzy przechodzą z alfy, żeby ich formować. I oczywiście mają bardzo wiele różnych dostępnych zasobów, żeby się formować po alfie. Mamy pewne swoje ulubione opcje formacyjne. I jedną z nich rzeczywiście jest oglądanie razem Chosen. Na przykład, kiedy przychodzi przez alfę 60 osób, potem dzielą się na mniejsze grupy i razem oglądają Chosen, rozmawiają o odcinkach. To jest jedna z form kontynuacji alfy, którą praktykujemy także u nas w parafii. Myślę, że jest tak wielki potencjał w naszej współpracy. Bardzo się z tego cieszę. Chciałbym każdego zapytać, co was teraz płonie w waszych sercach? Wiem, że chcecie się podzielić Panem Jezusem i nowymi metodami. Zastanawiam się, Jonathan. Co się byś powiedzieć? Wszystkim, którzy czują to w sobie, że chcieliby się podzielić Jezusem z innymi. Co chciałbyś im powiedzieć? Chciałbym ludziom przypomniał, że Pan Jezus nie gniewać na nikogo długo. Nawet jeżeli ktoś zrobił coś przeciwko niemu, w tym tygodniu, w zeszłym, on nie będzie się tego trzymał, nie będzie o tym pamiętał, rozpamiętywał tego. Bo on chce tylko, żebyś przyszedł do niego, żebyś otworzył przed nim swoje serce, żebyś go wpuścił do swojego życia. Chce, żebyś go kochał. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy słabi, że potrzebujemy Jezusa, żeby przejść przez to życie, to wystarczy, że się pojawimy, będziemy ze sobą szczerzy. Nie musi być dla nas straszny. Miałem wiele konwersacji na ten temat, kiedy zacząłem grać Pana Jezusa. O tym, że Pan Bóg jest oczywiście sprawiedliwym sędzią, jest sprawiedliwy. Ale w centrum Jego osoby
jego esencja, to miłość, uosobienie miłości. Więc myślę, że powinniśmy się skupić na tym i naprawdę to zrozumieć. Zrozumieć, że jeżeli Bóg uważa, że jesteśmy godni Jego miłości, myślę, że wszyscy możemy pogłębić naszą relację z Bogiem. Skupić się na tym, kim On naprawdę jest, kim jest Pan Jezus. Zrozumieć Jego miłość do nas w lepszy sposób. Dlatego, że to, co Pan Jezus zrobił, to zrobił dla nas z miłości właśnie. Bardzo piękne, dziękuję. Michi, a Ty co byś chciał powiedzieć komuś, kto chce się dzielić Jezusem z innymi po tym naszym webinarze? My uwielbiamy kursy Alfa. Mamy teraz, uczestniczymy w 104 grupie dzielenia z rzędu w naszej parafii. I cieszymy się przede wszystkim z tego, że możemy razem zgłębiać osobę Pana Jezusa, rozmawiać o niej, myśleć o niej. Widzieliśmy już tyle osób, które spotkały Pana Jezusa w ten właśnie sposób, rozmawiając o nim z innymi. Przecież najważniejsze rzeczy. Myślę, że najważniejsze pytanie jest takie, jeżeli istnieje Bóg, to jak ważne jest to, aby zbudować z Nim relację, odkryć tą relację? To jest najważniejsze pytanie, które sobie stawiamy na tych grupkach zawsze. I odpowiedź jest porażająca dla wszystkich. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to popatrz właśnie na Jezusa. Bo Pan Jezus pokazuje, jaki jest Bóg naprawdę. Wiele ludzi myśli o Bogu, że jest taki lub siaki i myślą zupełnie nieprawidłowe rzeczy o Nim. A skupiając się na Panu Jezusie, możemy odkryć tożsamość Boga, Jego serce i odkryć nie takiego Boga, jakim my chcemy, aby był, ale takiego, jakim jest naprawdę i nawiązać z Nim relacje. Dzięki temu, że modlimy się też do Ojca w Duchu Świętym. Cała Trójca jest zaangażowana w nasze życie, kiedy zgłębiamy osobę Pana Jezusa. I dlatego na tym się skupiamy. Skupiamy się na tym doświadczeniu miłości Pana Jezusa, które objawia się w Jego śmierci krzyżowej za nas. Opowiadamy o tym innym i rozmawiamy o tym z innymi. Już kończy nam czas. Więc chciałbym, żebyśmy się na koniec jeszcze pomodlili się do Jezusa. Poprosili Go o to, żeby każdego z nas zapalił w taki sposób do opowiadania innym osobom. Więc ja zacznę naszą modlitwę, a potem poproszę Was, każdego z Was, o to, abyście się dołączyli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, kochamy Cię. Dziękujemy Ci za to, że pokazałeś, kim jest Bóg. Prosimy Cię, daj nam swojego Ducha Świętego. Daj nam ogień Ducha Świętego. Włóż go w nasze serca, żebyśmy opowiadali innym o Tobie. Panie, jest nasz Zbawco. Tak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje poświęcenie, Twoją ofiarę, którą wydałeś za nas. Cieszymy się z tego pragnienia, które jest w Tobie, naszego zjednoczenia z Tobą w niebie. Chcemy się dzielić z innymi esencją tego, kim jesteś. Chcemy, żebyś nas nauczył, jak podchodzić do każdego z osobna i powiedzieć mu, kim jesteś, co zrobiłeś dla niego.
żebyśmy mogli to zrobić dla każdej osoby na całym świecie. Panie, prosimy Cię, wylej Ducha Świętego na każdego, kto nas teraz słucha i ogląda. Prosimy Cię o głębokie pragnienie Ciebie dla każdego z nas. Ty powiedziałeś, że jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Wyczuwam to, że Pan Jezus właśnie teraz napełni nas żywą wodą, swoim Duchem Świętym, tą wiedzą o Jego miłości do nas. Modlę się o to, aby napełnił nasze serce w Duchu Świętym. Modlę się, aby każdy z Was mógł otrzymać teraz, doświadczyć teraz miłości Bożej w swoim sercu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wybrałeś każdego z nas. Posyłasz nas do głoszenia Twojego słowa, że wyposażasz nas na dzisiaj i na jutrzejszy dzień, każdy dzień w przyszłości. Wiemy, że w Tobie możemy wszystko, że Ty będziesz nas wyposażał codziennie i posyłał codziennie. Prosimy Cię o odwagę, żeby głosić innym dobrą nowinę, która będzie przemieniać ich życie. Panie Jezu, chcemy się zatrzymać, Cię wywyższyć w naszych parafiach, w naszych kościołach, w naszych krajach. Myślimy teraz, kiedy zamykamy oczy, o naszych parafiach, o naszych proboszczach. Modlimy się, żebyś Ty był wywyższony w nich, Panie. Prosimy Cię, żebyś wylał obficie Twojego Ducha Świętego w te miejsca. Żeby było tam przepych, przepełnienie Duchem Świętym. Prosimy Cię, żebyś nas umacniał w głoszeniu Ewangelii. Żebyśmy potrafili pokazywać Ciebie wywyższonego ponad wszystko. Prosimy, żeby nasze parafie mogły stać się prawdziwymi wspólnotami miłości, wzajemnej troski i gościnności, żebyśmy mogli się nawzajem umacniać, stawać się wierniejsi Tobie. Prosimy Cię, Panie, odblokuj nas na Twoją moc. Przyciągaj wszystkie osoby, które są wokół nas, do Ciebie. Prosimy Cię w potężnym imieniu Pana Jezusa. Amen. Naprawdę tak bardzo Wam dziękuję za ten czas, za tą inspirującą rozmowę. Dziękuję za to, że byliście tutaj z nami, za Wasz czas. Donatan, ksiądz James. Jeżeli komuś chcielibyście pokazać tą mowę, to nagrywamy ją. Podzielcie się nią z innymi. Mamy też kilka ogłoszeń. Ogłoszenia z Alfy, ogłoszenia z Bożej Renowacji. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że wyprodukowaliśmy nową Alfę młodzieżową. Nakręciliśmy nowe filmy, które są przede wszystkim skupiają się na ewangelizacji pokolenia Z. Alfa Młodzieżowa to narzędzie, które pomaga młodzieży z pokolenia Z znaleźć Pana Jezusa. Jeżeli chodzi o Bożą Renowację, zachęcamy do wejścia w nasz nowy program Group Coaching. Group Coaching jest także darmowym narzędziem i zapraszamy na każdego, kto jest zainteresowany, aby się zapisać.
Marzenie dla księży. Zapraszamy też na wydarzenie jednorazowe, które nazywa się Leadership Conference. To wydarzenie organizujemy z myślą o liderach, chcemy ich wyposażać i inspirować. Zapraszamy, jeżeli macie swoich liderów i chcecie ich na coś zabrać, to bierzcie ich na to wydarzenie. Zarezerwujcie sobie miejsca, żeby nie zabrakło, żebyście mogli razem się formować jako liderzy i wspierać. I na ostatku mieliśmy coś dla księży, dla liderów, a tutaj mamy na ostatku narzędzie dla osób świeckich w naszych parafiach. Nazywa się Launch Point. To także są spotkania 90-minutowe, podobnie jak coaching dla księży. Jest to dla osób świeckich. Jeżeli chcecie się zapisać jako osoby świeckie, to tutaj są linki. Wyślemy oczywiście, udostępnimy oczywiście to nagranie. Bardzo dziękujemy wszystkim mówcom. Dziękujemy Wam, którzy przyszliście, słuchaliście nas, byliście z nami. Mieliśmy nadzieję, że Wam się podobało i dobrego wieczoru Wam życzymy. Niech Bóg Wam błogosławi i dobranoc.